nogą czuję wiatr. Wejdź na wksklep.pl i kup Limitless Brain Booster. Cześć Boże, właśnie biorę kubki, żeby je umyć. A kto zostawił? A ciebie tu nie ma dzisiaj. Okay, znaczy nie, możemy rozmawiać dzisiaj. A dobra, nie, chciałem się przywitać, żeby nie było, że wchodzę i się nie witam, wiesz. To dzisiaj możemy rozmawiać chyba, bo to jest dzień ze wszystkimi nami, więc... O, cześć Robert. Cześć, miło cię widzieć od rana. Czekam jeszcze tylko na owce i sakera. I zaczynamy. A powiedziałeś to tak sztucznie, jakbyś się jeszcze z nim nie witał. No nie witałem się. Znaczy jakbyś się już z nim witał. Teraz widać, że ja na wideo nie jestem sztuczny. Ja jestem sztuczny naturalnie. Da się tak? Czyli po prostu taki jesteś. Sztuczny naturalnie? Kurde. Chyba się nie da. Idę umyć kubki. Już Błażej tyle nagrywasz, że w zasadzie niedługo pewnie będziemy kończyć, nie? Od kiedy jesteś Robert? Ja jakby 35. I uczyli mnie dronem latać, ale bateria padła. Jak siedzą tutaj od 2 godzin i... Ale fajnie, wkręciłem się. Jest taka wolność, adrenalina i taki strach, bo wiesz, unosisz się nagle wysoko, masz te gogle, możesz spaść. No jest to prędkość. Zaraz podładujemy i po spotkaniu pierwszym, bo pierwsze spotkanie mamy o godzinie 11:00, a propos nowej lokalizacji, nowej działki, żeby się budować. Kurczę, nie wiem, to ja jestem trochę zajebany, bo umawiałem się na spotkanie, ale nie doczytałem jednej linijki, że nie u nas jest. Tylko 15 minut stąd, w siedzibie firmy, która będzie realizować inwestycje. Co ty na to robisz? Ja nie jadę, bo ze wstydu przespałem. To co kończymy robię. Jestem coraz bardziej zalana obowiązkami i już mi mózg paruje. Koryna, szybko, lecimy. Tak? Dobra. Ale dreszczyk emocji. Za 15 minut jest, dobra, powinniśmy być na miejscu. Właśnie. Ciekawe, czy Robura X5 da radę. Mogę z przodu, Robura. A to nie jest samochodem. A Koryna chciałaś tamtym jechać. A ja mam tu kawę. Oddaj Korynie kawę! Nie, to sam. Ty jedziesz swoim? Myślałem, że będę mógł jechać z przodu, a się okazało, że owca z nami jedzie i muszę iść do was. Przywitaj się z WK sklepem. Cześć, wygleci ekipa WK z tej strony. Dzisiaj dzień rzekomo miał być nagrywek, ale jak to często bywa, zaczyna się od spotkania. Jedziemy na spotkanie budowlane odnośnie budowy nowej siedziby. To na razie jeszcze są wstępne plany, a niewykluczone, że powstanie seria z tego, nie? No, ale to jest takie nasze marzenie właśnie w sumie drugie po własnej siłowni, żeby mieć własną siedzibę prawdziwą. No i kiedyś to się uda, jeszcze rozmawiamy. A co owca, myślisz, że rok? No ja bym bardzo chciał rok. Rok. Bardzo bym chciał rok. To jest mega optymistyczna wersja, że w rok nam się uda przenieść do własnej siedziby, ale ciśniemy o to. Jest fachowiec z wizją, to mi się podoba. Pierwsze plany, nie wiem czy ktoś będzie w stanie to w ogóle jakoś ocenić, ale pierwsze koncepcje, rzuty całej hali. Ale jak to bywa z takimi rzeczami? Może być dłużej i drożej niż się zakłada, więc zobaczymy jak pójdzie. Trzymajcie kciuki. I też możemy powiedzieć dlaczego zaczynamy się orientować. Głównie ze względu na no już niepłacenie czynszu w, no można powiedzieć, centrum Warszawy, bo jak na firmę wysyłkową nasza lokalizacja jest kontrowersyjna. Jesteśmy praktycznie 5 minut od lotniska. Skręć w prawo. No i szukamy czegoś na obrzeżach Warszawy, żeby mieć coś swojego już, żeby zamiast spłacać wynajem, to już spłacać po prostu ratę. No tutaj za kamerami sobie rozmawiamy, sytuacja z koronawirusem postępuje. Natomiast my cieszymy się, że płaciliśmy więcej za produkcję tych koszulek, no i właśnie w takich sytuacjach to się opłaca, że mamy polskich dostawców, że mamy polską, po prostu mamy polską dzianinę i wiadomo, no nie ma przestojów takich dużych. Ale obawiamy się, bo jeżeli sytuacja będzie się rozwijała z koronawirusem, no to pewnie przełoży się i to na nas, że no po prostu tych wysyłek będziemy mieli mniej. Ludzie będą raczej, nie będą raczej myśleć o zakupach, tylko o zagrożeniu, nie? Tak. Dziadek przed nami się pojawił nagle, spawn miał. No i zobaczmy, jak tutaj wykręci, uwaga, kręci kierownicą, kręci i jest, wygląda na to, że jest, że bezpiecznie, że wylądował. O, uwaga. Mieliśmy jedno wolne miejsce i Saker wolał nie zaparkować tu, tylko równolegle, żeby on miał ciężko, a my mielibyśmy łatwo. Tak, jest to rodzaj osoby, który lubi się męczyć i poświęcać dla innych. Dziękujemy Ci, Saker. Dziękujemy, Saker. Przy naszym trybie życia ten wirus się po prostu odbije. Organizm ma taki wpierdol. Od Robura wczoraj się... No pomyśl, że wirus spotka kogoś na swojej drodze, kto 300 wywala. No, albo biegnie 20, odbije, albo biegnie 20 km i ogląda Saula Goodmana, nie? No jak ma przejść na tą osobę? Nie dogoni jej. Robur na tej bieżni, a korona za nim weź. Nie daje rady. Nie dogoni go. Czekaj, kurwa! Czekaj! Kolka! Robur po bieganiu robi nogi, bo mówi, że ma tak spompowane, że sam się ciężar podnosi na następny dzień. To jest niezłe. Do odłydki się odbija lepiej, nie? Jak SBD, jak dodatkowy neopren. No i co powiesz? To prawda, struktury są bardziej pospinane, ale to trzeba się wtedy bardziej dogrzać, żeby coś się nie stało, bo wiadomo, jest człowiek troszkę zniszczony po 18 kilometrach. No ale dobrze, nogi są napuchnięte, łydki napuchnięte, no i te struktury odbijają się od siebie. Taki profesor, wiesz, fizjologii. No nie wiem, ale rekordy pobijam właśnie po rekordach w bieganiu. Było 15 km, 17, no i wczoraj 18 km. Zawsze po tym pobijałem rekordy. O nie, o nie, o nie. O, windy są najgorsze. Nie dotykajcie nic w windzie. Nawet nie oddychajcie. Korynko, nie ryzykuj. Lepiej się zasłonić. Na metalu 12 godzin zostaje. A na innym? Na plastiku ile? Nie wiem. Wcisnął ktoś trójkę? Nie będę komu. O nie! Dałeś się tutaj, dostałeś przycisku. Chuj tam. Saker, nie. Ale ja mam jeszcze te odowcy. To wiesz. Ej, to chyba nie idzie, bo nie mamy jakiejś karty, wiecie? To jest jak armor. Patrzcie. Albo przekraczano 8 osób. Ej no, my jesteśmy... Ej, możliwe, że przekroczymy 600. 5 jesteśmy. To zapytajmy się, czemu nie jedziemy, dobra? Tu nikogo nie ma. Ej! Pojadą? To jest może w totalu i wiesz, nie rusza, bo owca jest. 70. Ta winda. To jest total windy. Nie, to... 8 osób albo 630 w totalu, nie? Także wypierdalajcie owca. Ej, jak się czujesz, że masz total lepszy od windy? Owca nadrabia mój. Zajebiszczymy jeszcze raz. Ej, a może za blisko jesteśmy czujnika? No nie, bo by się drzwi nie zamknęły. Jak coś. Kiedyś jak studiowałem w Pruszkowie licencjat, była właśnie ta pizzeria Corrado, tam były takie... Jakieś stwory wisiały pod sufitem, syrena na przykład. Zajebista restauracja, spodobała mi się. Ej, wiecie, że my serio przejdziemy, ważymy około ponad 600 kg. Ważymy. No, to tak próbujemy? Szczerze, ja zadzwonię. Jak nie będzie niż 630, bo tam jakieś z ubraniami jakieś 100, 106. No tak, no ale jak wyszliśmy też nie ruszyliście. No. Więc pod ekon? Nie, my tutaj firmowo. Jeszcze też 4 czwoki. Czy to ktoś od Państwa, czy od nas podjedzie do starostwa i pozyska mapę, kopię mapy ze kamery, akurat ktoś tam z budowy podjedzie, nie? Tak. Tylko najpierw musimy przedyskutować, jaki, czy ta koncepcja przyjęta na takiej ilości działek. Tutaj mamy 800 metrów kwadratowych, prawda? Ale samego magazynu. I jeżeli... Znaczy według tego, co udało się nam ustalić, to wyszło, że trochę tego biura jest za mało jednak. To tutaj też sugestia, jeśli chodzi o jadalnię, bo obecnie mamy 6 szwaczek i 6 magazynierów plus biuro obsługi i te osoby z reguły mają stałą godzinę przerwy i się zastanawiamy, czy jadalnia nie jest po prostu za mała. Nie no, wydaje mi się, że właśnie to pomieszczenie tylko tak generuje inny problem, bo ono będzie ciemne, nie? Tak. A to jest miejsce pracy. No i nie mogę, bo tu jest 5 metrów, to trzeba było go zrobić. Dobra, nie zawracam głowy. Wymyślamy wasz budynek. Wiem, że to nie jest no copyright. Skończyliśmy spotkanie. Bożek kazał mi to powiedzieć do kamery, żeby była ciągłość vlogowa. No i jedziemy. Ja będę jadł. Ty nic nie masz do jedzenia. A po przerwie jedzeniowej, na której ty nic nie zjesz, prawdopodobnie spotkanie marketing albo spotkanie o dostawach. Nie wiem jeszcze, co będzie pierwsze, bo to różnie wychodzi. Co robisz do jedzonka? Naleśniczki, ale dzisiaj na gotowce lecę. Naleśniki z serem i rodzynkami. Cyk. Lubię przyjarane. Na oliwie zrobię. Jebnało. Jebo. Cześć. Co tam, Kuba? Rzeźba. Dobra, poszło. Wyjebało korki, bo 3 osoby chcą makaron jeść, a to tak nie można. Filet! Andrzej, filet! Ja mam pyszne jedzonko. A tu wkrótce nadchodzi nowość, nie pokazuje. Udało się chwilkę odsapnąć, także czwarta kwarta meczu Houston, bo nie obejrzałem całego w nocy. Kurczaczek, warzywka, ryżyk, pudding, 20 gramów białka, chipsy, 13 gramów białka, chipsy z soczewicy, mordeczki, tylko takie. Smakują tak samo jak ziemniaczana, albo nawet lepiej. Nie, takiej reklamy to nie rób. Nie ma firmy. Nie smakują tak samo. A, okej. Crunchipsy to crunchipsy. Ja nie robię oczywiście reklamy, ale... Ja nie lubię crunchipsy. Porównałeś ziemniaki do soczewicy, człowieku? Przy Roburze? A co, jedno i drugie to warzywo, kurwa. Nie, no beka. Zresztą nie, o czym my gadamy. Ale kremik w chuj. Ja jem ziemniaki, pokazać wam? Tu są ziemniaki w tym. O, a tu sosik. I można dziubać jak wróbelek. Ham. U mnie nic nowego, 300 osiągnąłem, ale jeszcze ten posiłeczek sobie trzymał od czasu do czasu. 500 twarogu, sos, makaron, dużo soli. Chow mein. Makaron chow mein. Czyli ten tekst? Tak. O kurde, jak to przeczyta. Halo? Porawka. I tutaj mam sobie do plecaka. World Health Czwok. Światowa Organizacja Czwoków. Światowa Organizacja Czwoków dla mężczyzny 2 paczki dziennie. Jeżeli masz chipsów, jeżeli masz 3, to lepiej, bo jest lepszy poślizg dla jelit, jest to zdrowsze dla jelit. Ale kobiety, jeżeli się nie zastanawiali nad tym, bo nie wiedzieli, że kobiety chcą, mają takie pobudki silne do bycia aż tak silnymi. No. Wysoka Izbo. Jeśli mam 4 paczki, to 4 będą lepsze niż 3? Jeżeli ważysz powyżej 100 kg, myślę, że zalecane 4. Ze względu na, no po prostu wiesz, no większe zapotrzebowanie, gdzieś tam ten tłuszcz się wchłania, a jelita potrzebują tego poślizgu, nie? Dłuższe jelito masz wtedy. Spotkanie marketingowe mieliśmy już z Damianem właśnie ponad 2,5, kurde, długo. Już 3 godziny z Damianem siedzimy, wymyśliliśmy chyba z 8 shortów, mam dzisiaj taką wenę. Damian rzuca temat, a ja... Tak działa, no? Ładnie. Rodzi się teoria poważna tutaj. To nie ma teorii, w sumie jest. Praktyka, no. Czysta teoria pozostanie teorią. To nie jest czysta praktyka, to jest brudna praktyka. A propos poślizgu, tak, pobijam rekordy w bieganiu. To żadziocha jest, kran z dupy. I w czasie biegania? Tak, że ci cieknie... I czemu tak się dzieje? Wstrząs jest, wstrząs, no? Cały czas 18 km jelita, tak? No i te kamienie, one się wykruszają na gruz. O tak się leci gruz. Koty taką mają. A później, o tak, gruz, powstaje właśnie gruz z kamieni i... Ale patrz, beka beko, A jak są kamienie nerkowe, ostatnio się dowiedziałem, to właśnie jest zalecane chodzenie, bieganie itp. Bo się normalnie, wiesz... Nerka potrafi się ruszyć 800 metrów w ciągu dnia. Też się dowiedzieliśmy. Kaja Soboń to powiedziała. Piotrek. A nie, Piotrek. Prawie. Fizjoterapeuci. Ale zobacz, jak mój mózg działa. Ale jak to się... Ty się śmiejesz, ale patrz, jak on optymalizuje pracę swoją. Fizjoterapeuci wrzucił ich do jednego worka. Podziwiam, podziwiam. Robur psoas, mięsień biodrowy, naciska na nerkę, kiedy się napina. Na przykład jak chodzisz, podnosisz nogę, to napina się psoas i on wtedy przesuwa nerkę. I łącznie ona może się przesunąć 800 metrów, wiesz. Intel inside, motherfuckers. Intel inside. A co byś zrobił teraz podpisany do algorytmu, leci tak na te kwiaty cały zakrwawiony, krzyżna karetka? No myślę, że lepiej tak, ale jutro będzie u niego. Albo patrz tak? O taka. Ła, ty kurwa. Sorry. Jak mi zajmował kolano. Serio? Przepraszam. To z kółkami. Powinniśmy zrobić live streamy, żeby więcej pojawiło się w sieci materiałów, bo ludzie siedzą w domu, nie możemy takich zostawić. My mamy siłownię dostępną dla siebie tylko, jesteśmy szczęściarzami, bo ludzie muszą iść, nie pójdą na fitness klub, to zróbmy live'a na siłce i wiecie, wesprzyjmy ich w tych ciężkich czasach. No. Ale właśnie ciekawe do którego momentu, nie? No bo jak będzie stan paniki, no to po co będą ludziom ubrane, nie? No bo ja bym właśnie to, co tutaj napisaliśmy, ja bym to dała na czarnym tle przed rozpoczęciem filmu, żeby to było w ogóle przed tym, zanim ty powiesz pierwsze słowa. Bo jeśli tego nie będzie przed tym, no to już może ktoś pomyśleć, że to jest wiesz, parodia, a tak to będzie czarny ekran, wejdzie to, zawsze jak jest uwaga, ten film nie jest przeznaczony dla osób nieletnich czy coś. No to żeby dać to, ten film nie jest parodią. Jako ambasadorzy sportu w Polsce czujemy się zobowiązani przekazać wam poniższe informacje. Na film, no nie wiem, czy to... A nie to chcemy także tylko wielkie hasło, ten film nie jest parodią, a resztę już owca mówi. Ja bym zrobił, że po prostu na czarnym jest biały napis, uwaga, ten film nie jest parodią i w tle mówi owca. No. I on może już zaczynać mówić, żeby coś się działo, żeby już podtrzymać uwagę. Czarny ekran się kończy i on dokańcza te parę zdań. Tak, no żeby to nie wyszło jak żart. Nagramy to jakoś o... jak pójdziemy na siłkę, nie? No. Ja wezmę lapka i od razu to zmontuję. Za chwilę będę prowadził spotkanie, na którym ustawiamy priorytetowość nowych produktów. Z racji, że się zajmuję nowymi produktami. I ustalę z Pączkiem i z Robertem, które są najpilniejsze, a które mogą chwilę poczekać. Mogę Instagram powiedzieć? Nie. Wytniesz to? Tak. A, tak, nie wycinaj. Ale tutaj będzie, możesz palcem pokazać swój Instagram. Możesz ruszać tym palcem. Tak, i będzie typ od dostaw, tu będzie? Tak, no tu. Będziemy robić już w nowej formie bomby, czyli w tym kartonie i opakowaniu 250. Więc już nie zamawiałem starych etykiet w starej formie. Wiśnia Cola, Kuba. Czekamy na speckę wiśni. Kola. Kola gotowa. Prawnicy. Sportowa Polsko, jako ambasadorzy sportu w Polsce, trafiący do setek tysięcy młodych osób, czujemy się zobowiązani, by poruszyć ważne kwestie związane z obecną sytuacją w kraju i na świecie. Jesteś dzisiaj jeszcze? Wracasz tu? Czy się nie żegnałem jeszcze? Do 20. I tak się nie żegnałem. Tylko wiesz... Odległość. Teraz tak. Tu do góry klikasz tym palcem. Tym. Którym? O. No. Silniki włączone. I ty masz moc silnika. A prawą? Ale czekaj, bo coś nie reaguje. Dobra. Prawą masz nachylenie, czyli do przodu czy do tyłu lecisz. Czyli do przodu albo i w boki. I w boki skręcasz obydwoma gałkami jakby. Okej. Dobrze! Dawaj do przodu. No dobrze, dobrze. I w piec mu. Dawaj. Może. Dawaj. Do góry. On potrzebuje dużo mocy, wiesz? Do góry. Dawaj. Daj jej. Dawaj, o. Dobrze, wyżej, jeszcze daj mu. Daj mu, daj mu. Jest dobrze, daj pączka leć! Dawaj pączka! Do góry go! Do dołu go! Do góry go! Do góry, zajebiście, Robert! Nad moją głową czuję wiatr. No, dobrze robisz. Ło, zobacz! Dawaj tam, dawaj leć! Leć tam i wróć! W dół gaz! Ty, dobrze, że maka nie było! Uważaj na sufit i na siebie. Dawaj, uda ci się. Zaraz ci dam. Dobrze. Piona. I do konferencyjnej wleć i wyleć drugimi drzwiami, dawaj. Czyli będziemy się na ekipę ścigać, kto lepiej drona obsługuje? No ogólnie tutaj jest dron na ekipę tu jest. O. No ciekawy jest tam. I w prawo! Dawaj powoli. To ja. Powoli, w prawo. Dawaj, 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 dawaj. Do przodu. Śmiało. I w prawo. Stój, 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 stój.